Witam Państwa bardzo serdecznie na progach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Ta dzisiejsza uroczystość tuż przed świętami Bożego Narodzenia to taki szczególny prezent zarówno dla Policji Zachodniopomorskiej, ale też i dla lokalnej społeczności. Taki nowy sprzęt przekłada się na efektywność Policji, stąd dla nas to bardzo wielkowy dzień. Szanowni Państwo, od roku 2017 wdrożony został program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Trwa on od roku 2017 i ma być zakończony w roku 2020. I w ramach tego programu państwo polskie przeznaczyło 9 miliardów złotych na modernizację służb mundurowych. Realizacja tego programu jeszcze trwa, a my już mamy namacalne dowody tego, że on już działa. Chociażby w tym roku udało się otworzyć nowe siedziby dwóch jednostek powiatowych, Wałbrzu i Białogard. W tym miejscu chciałbym podkreślić rolę ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz kierownictwa Komendy Głównej Policji. Bez wsparcia, takiego wsparcia nie udałoby się realizować tak wielkiego programu.